Witam Państwu, jestem Marta Friedrich-Torkielsen z Caritas Norwegia. Siedzi przy mnie adwokat Skalle Ruud, która się zajmuje prawem norweskiego Barnevern. I dzisiaj o tym temacie będzie nam opowiadać. Witam Państwa, dziękuję za zaproszenie. Ja też również dziękuję, to jest ciekawy temat i mamy nadzieję, że trochę się dzisiaj nauczymy od Pani. Też mam taką nadzieję. Dobrze. Dzisiaj będę zadawać kilka pytań i Gracja, tak? Można powiedzieć tak do Pani? Oczywiście. Opowie nam wszystko, co wie na ten temat. I zacznijmy tak od początku. W jaki sposób Barnevern nawiązuje w ogóle kontakt z rodzinami? Kiedy jest jakby pierwszy krok? Czyli Barnevern zazwyczaj nawiązuje kontakt z rodzinami w ten sposób, że otrzyma zaniepokojenie, co się nazywa w Norwegii bekymringsmelding. I taki bekymringsmelding może złożyć ktokolwiek. To może być szkoła, przedszkole, z najbliższego otoczenia rodziny, sąsiedzi, ale też mogą sami rodzice złożyć bekymringsmelding z uwagi na to, że potrzebują pomocy i meldują do Barnevern, że potrzebują wsparcia, tak? A Twoje doświadczenie jest, kto najwięcej melduje spraw w Norwegii? Z doświadczenia mogę powiedzieć, że ogromny, duży zasięg spraw zaczyna się w ten sposób, że szkoła albo przedszkole zgłasza bekymring, z uwagi na to, że szkoła i przedszkole mają na co dzień kontakt z dziećmi i obserwują dzieci, tak? Więc albo Health Sister też przeprowadza swoje rozmowy z dziećmi przy kontrolach, tak? Albo ewentualnie w jakiś inny sposób. Więc zazwyczaj to jest szkoła albo przedszkole. Mhm. A tak jak czasami ktoś się zwraca do mnie, to wtedy słyszę, że na przykład rodzice przy rozwodzie też meldują do Barnevern. Czy to też się zgadza? Tak, zgadza się. Dobrze mówisz, Marta. Jeżeli jest sytuacja taka, że rodzice się rozchodzą, rzadko jest tak, że jest duży konflikt pomiędzy rodzicami i to odbija się na dziecku. I albo szkoła, albo przedszkole może to zaobserwować, albo po prostu rodzice sami się zgłoszą, albo ktoś z boku zgłosi, że jest tak duży konflikt, że oni sobie nie radzą, tak? I że to się odbija na dziecku. Trochę opowiedziałaś o tym, ale w jakich sprawach najwięcej się melduje? Jakie wtedy widać u dziecka na przykład zjawienia czy symptomy, jakby to tak powiedzieć? To może być różnie. Dziecko często zamyka się w sobie, ma problemy z koncentracją w szkole, jest smutne, tak? Nauczyciel, który ma na co dzień kontakt z dzieckiem, potrafi takie coś zauważyć, tak? I często taki nauczyciel może wziąć dziecko do boku i zapytać, czy wszystko jest dobrze, czy coś jest nie tak w domu. Myślę, że nauczyciele mają takie stałe procedury i w takich sytuacjach może wyjść, że jednak coś jest nie tak. I że przynajmniej jest powód zareagowania, tak? Tak. I to przeważnie jest przez jakiś okres czasu, czy myślisz, że to bardzo szybko zgłasza szkoła lub przedszkole do Barnevern? Nie, to bardzo różnie. Czasami dziecko może być obserwowane przez dłuższy czas, a czasami nagle widzi szkoła zmianę i albo bierze kontakt z rodzicami, albo po prostu obchodzi to, tak? Mhm. Ale w pierwszej kolejności szkoła powinna wziąć kontakt z rodzicami i spróbować wyjaśnić, co jest tego powodem, tak? Tak. Dziękuję. I wtedy, jeżeli to Barnevern nabierze kontakt, albo powiedzmy najpierw w pierwszym stopniu szkoły lub przedszkole, czy należy teraz się bać? Czy rodzic powinien otwarcie do tego podejść? Jak powinien rodzic podejść do tego? Na pewno nie można tego zlekceważyć, a teraz również nie należy się panikować, tak? Trzeba po prostu zrobić sobie miejsce do refleksji, przemyśleć, co jest powodem, że jest sytuacja taka i taka i po prostu przygotować się do tego spotkania z Barnevern. Porozmawiać, jeżeli to jest żona, to z mężem, co możemy zrobić, co jest nie tak u nas, tak? Albo dlaczego ktoś zgłosił taki bekymring, dlaczego dziecko mówi to, co mówi, tak? Mhm. Zazwyczaj rodzice
mogą się domyślać, co jest powodem tego obesimlingu, jeżeli to nie jest przynajmniej konkretnie zapisane. To znaczy, że przeważnie jest w tym pierwszym kontakcie opisany powód kontaktu, tak? Często te banowane, to różnie bywa, tak? Banowane potrafi wysłać list, że zapraszamy cię na jestem do szkolicy, tak? Że dostaliśmy wysiłek i wtedy na tym pierwszym spotkaniu rodzice idą i się dowiadują, tak? Ale można też różnie, można zadzwonić się i wcześniej dowiedzieć, co jest treścią tego wysiłku. Bo tak myślę, że dużo Polaków, z którymi byłam w kontakcie, mówią, że dla nich jest takie może nietypowe zadzwonić do Barnwana albo zadzwonić do szkoły i być proaktywnym. I jak dostają list, to się boją, zamykają się, nie wiedzą, o co chodzi, więc uważasz, że lepiej jest po prostu wziąć ten telefon, zadzwonić, skontaktować się, czy czekać na to spotkanie? Bardzo fajnie jest. Uważam, że dużo można lepiej się przygotować, jeżeli się ma treść tego besimringu, tak? Czyli można poprosić Barnwana o przesłanie tego besimringu. Tak? Oni lubią oczywiście sami go zaprezentować na tym spotkaniu, ale jeżeli ja mam klienta, który mi mówi, że jest dochodzenie i chce twojej pomocy, to moja pomoc by była ograniczona, zanim nie znam treści tego besimringu, tak? Więc ja mogę zawsze poprosić o przesłanie tego besimringu i rodzice też mają wgląd do tego. Mhm. Więc tak, ale w większości przypadków rodzice wiedzą, o co chodzi. Barnwana zawsze mówi tak mniej więcej, czego to dotyczy. To nie jest żadną tajemnicą. Mhm. Więc dobrze być faktycznie proaktywnym, tak? Tak. Wykazać zainteresowanie, ale tak jednocześnie nie próbować wyjaśnić sprawy, zanim dojdzie do tego pierwszego spotkania, tak? Mhm. No bo po to właśnie takie spotkanie, żeby przyłożyć fakta na stół w lokalach Barnwana, tak? Mhm. I żeby móc sobie to wszystko wyjaśnić. A czasami może rodzic uważać, że to, co stoi w tym liście, albo powód besimringu, jest bagatelem. Albo że się nie zgadza faktycznie, na przykład, że dziecko jest źle ubrane przez zimę, ma za mało ubrania, rodzic uważa, że to nie jest faktem. Wtedy jak proponujesz, żeby podejść do Barnwana i wyjaśnić tą sprawę, żeby to było jak najlepiej dla rodziny? Ogólnie dobrze przyjęcie jest to, że jeżeli Barnwan wzięło taki temat na tapetę, to nie jest to bagatel, tak? I na pewno nie wystarczy powiedzieć to, że ja się nie zgadzam i że było inaczej, tylko lepiej wykazać to w ten sposób, że jeżeli Barnwan tworzy swoją rundę szukacza, to wtedy można właśnie się wykazać, jest czas na to, żeby właśnie pokazać się z tej dobrej strony, więc słowa tak naprawdę mało są warte. Trzeba bardziej wykazać się w praktyce, tak? Mhm. I zaraz dojdziemy do różnych dalszych, takich bardziej praktycznych tematów. Też jest takie pytanie, jeżeli dotyczące, że szkoła albo Health Station albo przedszkole zameldowało, to przeważnie wcześniej jest coś z dzieckiem, co oni obserwowali i Barnwana wtedy znowu powraca do szkoły albo do różnych instytucji, żeby to dalej sprawdzać, tak? Znaczy przede wszystkim Barnwana ma bieżący kontakt z takimi instytucjami i do tego jeszcze na pierwszym spotkaniu, jak spotyka rodziców, to prosi o wyrażenie zgody na zaciągnięcie informacji z takiej instytucji, żeby po prostu mieć totalny, pełny wgląd. Żeby wiedzieć wszystko, co im potrzeba wiedzieć, tak? I rodzice często powinni w większości wyrazić zgodę na zaciągnięcie tych informacji, tak? I teraz jak, już pani powiedziałaś troszeczkę o tym, ale jak przebiega teraz to dochodzenie przy tym pierwszym spotkaniu i dalszy ciąg? Znaczy dochodzenie, Barnwana zawsze robi plan działania, tak? Takie dochodzenie trwa zazwyczaj 3 miesiące. Do 3 miesięcy powinna Barnwana wyjaśnić sprawę, czyli pierwszym etapem jest zaproszenie rodziców na takie spotkanie i wyłożenie tego besimringu, czego sprawa dotyczy, i Barnwana zadaje pytania, rodzice odpowiadają, tak? I wtedy to spotkanie jest niezmiernie ważne z uwagi na to, bo wtedy Barnwana ma miejsce, jest pierwsze zdarzenie rodziców z Barnwana i oni sobie robią wrażenie, jak pierwsze wrażenie, tak, rodziców, jak się oni ustosunkowują, że ich dziecko
czy córka, czy syn mówi to i to, tak? Jakie masz wtedy propozycje, jak się ustosunkować w norweskiej kulturze do takiej, no powiedzmy, to jest trudna sytuacja dla każdego rodzica, i Norwega, i Polaka, i każdego. Powinno się być spokojnym, powinno... Na pewno powinno być się opanowanym, powinno się nie wchodzić w słowo i powinno się odpowiadać na pytania, tak, że dać planowane, zadawać te pytania, które ich interesują i odpowiadać akurat na te pytania, które zadają, tak? Mało się osiągnie negowaniem, tak? Bardzo często rodzice, absolutnie w życiu moja córka tego nie powiedziała, nie, tak nie było, tak? Tak naprawdę nie jesteśmy w stanie, to jest sytuacja, która była, tak? Udowodnić, czy to dziecko powiedziało, czy nie. Bardziej się lepiej ma skoncentrować na tym, jak dziecko się teraz ma, jak można dziecku pomóc i ogólnie, tak? Bo pewnych rzeczy nie możemy odkręcić, ale możemy tą sytuację troszkę inaczej ukierować, tak? Jeżeli najważniejsze, żeby nie doszło do takiej sytuacji, że się zaklucza ten dialog warny, bo my po prostu mówimy, że tego nie było absolutnie. Skąd wy to macie, tak? A oni siedzą i patrzą na rodziców i myślą, że widocznie coś było, tak? I że totalnie jest odcięcie się od rzeczywistości, zero wspólnej płaszczyzny, tak? Myślę, że to, co teraz powiedziałam, jest bardzo, bardzo ważne, że jednak jeżeli Barnevern powie, że no, mamy informację, że może było tak i tak, to właśnie nie negować tego, bo nie było się może przy tej sytuacji, dziecko może coś powiedziało, ale być właśnie ciekawym, być, nie wiem co to jest, idmik po polsku. Tak, dokładnie. Wykazać tak jakby też chęć współpracy i zrozumienia, wyjaśnienia, tak? Tak, wyjaśnienia, że to pokorę. Nie jest, że koniecznie rodzic coś źle zrobił i to może dochodzenie właśnie pokaże, no ale przynajmniej przy tym wstępnym, w tej wstępnej rozmowie wykazać właśnie chęć do wysłuchania i do potencjalnego zmienienia sytuacji, jeżeli jest coś w tej sytuacji, tak? No to ja to nazywam taka wstępna rozgrywka, która się odbywa na takim spotkaniu, tak? I nikt nie wygrywa, nie przegrywa. To, że rodzice powiedzą, że absolutnie my z tym nie mamy wspólnego, to nie znaczy, że oni są czyści i będzie sprawa zakończona, tak? To może nawet płynąć bardziej negatywnie w ich przypadku, tak? Więc... I teraz mam też takie pytanie, które często też spotykam, to jest, że na przykład kobieta jest bardziej w kontakcie, czy mama, w kontakcie z szkołą, z przedszkolem, a ojciec pracuje, ma długie dni w pracy, może nie nauczył się jeszcze norweskiego i nie ma tego takiego kontaktu, może nie umie się tak wysłuchać dobrze. I teraz, czy obydwoje powinni iść na to spotkanie z Barnevernem, czy matka powinna iść sama? Jak to radzić rodzinie w takiej sytuacji, gdzie się można bać, że może Barnevern nagle myśli, że to są niedobrzy rodzice, bo jest nie taka komunikacja, jakby oni się spodziewali? Ogólnie to jest normalne, że obydwoje rodziców się stawia na takim spotkaniu, ja to zalecam. Jeżeli są razem i sprawują opiekę razem, więc niech razem wezmą odpowiedzialność nad wyjaśnianiem przypadku. Więc absolutnie zalecam razem, tak? I wtedy, jeżeli nie umiesz po polsku, czy masz prawo mieć tłumacza? Tak, Barnevern zawsze robi rozeznanie, czy rodzice w jakim stopniu komunikują się po norwesku. Jeżeli się słabo komunikują i zawsze pytają rodziców, czy potrzebny będzie tłumacz, to zamawiają tłumacza. Dobrze, to trzeba właśnie pamiętać. Jeżeli jest opcja, gdzie nie rozumiesz to, co mówią Barnevern, to trzeba zatrzymać, ale też spokojnie, łagodnie powiedzieć, niestety ja bardzo chcę współpracować, ale ja niestety nie rozumiem i potrzebuję, żeby ktoś mi tutaj siedział i tłumaczył. To jest bardzo ważne, tak. Chyba żeby nie było później na przyszłość nieporozumień. Bo wielu rodziców uznaje, że oni myślą tu długo i potrafią się komunikować, ale tak czy inaczej zaleca się, żeby ci rodzice, bo nie wiesz tak naprawdę, jakie słownictwo zostanie użyte i może dojść do nieporozumienia i to będzie trochę może wyjść tak niefajnie. Więc lepiej mieć tego tłumacza i wspierać się tłumaczem. Oczywiście można używać i próbować komunikować się w swoim zakresie i wtedy właśnie w razie potrzeby zacząć pomocy tłumacza. Tak? To tryb tego spotkania decyduje, czy w jakim stopniu my tego tłumacza używamy. Tak? Tak. Więc to też myślę, że jest takie ważna rada dla ludzi w spotkaniu z Barnevern. Tak, i rodzice nie ponoszą kosztów związanych z uczestnictwem tłumacza i
To jest dużo bardziej profesjonalne, wziąć ze sobą, znaczy, że bardzo pan nie zamówi tłumacza, niż rodzice przychodzą jakąś koleżanką albo z kimś do tłumaczenia, tak? To jest prywatna sprawa i nie ma potrzeby i proszę wyjąć w większym zakresie niż to jest konieczne. I teraz też dużo osób się kieruje do mnie i mówią, że uważają, że to, co szkoła opisuje o nich, na przykład w Bielsie nie jest Melin, ale też jak już Barnabarny sprawdza sprawę, to Barnabarny się kontaktuje z różnymi instytucjami i oni się wypowiadają. I może to być pozytywny, negatywny i neutralny. Ale niektóre rzeczy mogą być trochę negatywne, niektóre trochę pozytywne, ale i tak nic się nie dzieje, Barnabarny kończy tę sprawę. No ale te rodzice teraz się boją, że to, co szkoła opisuje, się nie zgadza. Że czują, że teraz jakby się buduje sprawa przeciw nim na przyszłość. Czy są jakieś rady tutaj, żeby jakby polepszyć tą sytuację, żeby właśnie ta sprawa tak się nie budowała? Trzeba przede wszystkim znaleźć wyjaśnienie, dlaczego jest tak, że to, co szkoła opisuje, się nie zgadza. Bardzo często jest tak, że przecież to rodzice najlepiej znają swoje dziecko i dlaczego dziecko się zachowuje takie czy inaczej. Mimo że dziecko chodzi na co dzień do szkoły, to może szkoła nie wie, że na przykład ktoś, inny uczeń dokucza temu uczniowi, tak? A rodzice o tym wiedzą, tak? Więc wszystkie fakty muszą być na stół. I rodzice często są w stanie zrozumieć tę sytuację, nawet lepiej niż szkoła. I Barnabarny jest otwarte często na wytłumaczenie rodziców, tak? Przyjmują te opcje i rozważają, że faktycznie to jest powodem. To nie jest tak, że to, co szkoła powie, jest święte. No bo tak myślę też, że w Norwegii jest trochę inna kultura niż może w Polsce i że jest bardziej zaakceptowany, jeżeli przy szkole coś ci powie, zareaguje na coś, to możesz uśmiechnąć się i powiedzieć, a przepraszam, oczywiście, usiąść na 5 minut, porozmawiać, zadzwonić do szkoły można i pokazać się, że jest się zainteresowanym, że się dba i wtedy też można trochę zapobiec, może powiedzmy bardziej nieporozumień. Bo może niektórzy z tych, co rozmawiałam, to mówią, ale ja nie biorę kontaktu ze szkołą, ja mówię synowi, żeby przekazał wiadomość. No to może lepiej właśnie wziąć ten telefon i zadzwonić i wyjaśnić. Tak, tylko trzeba oczywiście miarę w tym zachować, bo też są rodzice, którzy nadmiernie mają kontakt z przedszkolem do tego stopnia, że przedszkole zaczyna być zirytowane, a są rodzice, którzy prawie że nie mają kontaktu z przedszkolem, tak? Więc to trzeba by pośrodkować, ale jeżeli są jakieś tematy, to jak najbardziej trzeba je podjąć i wyjaśnić. Wiadomo, że nie zawsze to pasuje przy przekazywaniu dziecka, bo wtedy jest masa innych rodziców przy z boku, tak? I też tak pracownik ma zachować jakąś dyskrecję, więc trzeba wybrać odpowiedni moment i kanał, tak, żeby taką informację przekazać, tak? No, to słusznie, bardzo słusznie. Ale ja tak mam na myśli, że jeżeli na przykład przedszkole na przykład mi zwróciła uwagę, że no może trochę teraz czas mieć trochę cieplejsze buty, no to ja nie zareagowałam ze złością, ani nie powiedziałam mojej córce, powiedz w przedszkolu, że masz ciepłe buty w domu, tylko powiedziałam, przepraszam, oczywiście to moja wina, oczywiście musimy od razu znaleźć cieplejsze buty, uśmiechnęliśmy się i już jest po sprawie i nikt nie reaguje negatywnie na to, że ja może przegapiłam, że powinna mieć cieplejsze buty dla córki, bo po prostu nie wiedziałam lepiej. Tak. Często rodzice są na tyle zabiegani, zapracowani, że mogą przeoczyć pewne rzeczy, tak? A ci pracownicy przedszkola często obserwują te dzieci na bieżąco i mogą ci powiedzieć, że teraz trzeba to, albo że dzieci teraz używają to i tamto, tak? I to fajnie, że dostaniesz taką radę, że twoje dziecko też będzie miało to, co trzeba, tak? Ale oczywiście nie można tego przyjąć jako krytyka, bo to jednak jest w dobrym celu, tak? No, nie ma prawa jazdy na wychowanie dzieci, więc się musimy na bieżąco, no nie? Tak. No bo ja też myślę tak, żeby właśnie uniknąć tego strachu, tego Barnabarny i reakcji od Barnabarny, to myślę też jest ważne właśnie powiedzieć coś na ten temat, jak można w ogóle zapobiec tych problemów, byciem bardziej właśnie otwartym i dostępnym może. Tak, właśnie, żeby nawiązać na przykład taki kontakt przedszkolem było tak jakby widziało, że czuło, że was zna, wie, że przychodzi dziecko zadowolone z rodzicami codziennie,
tak, i że dziecko chętnie wraca do domu, tak, więc tak. Pokazać, że się dba, tak jak wszyscy wiemy, że się robi, ale też pokazać to właśnie obecność swoją, tak. Czasami warto poświęcić między 5 minut więcej, żeby zapytać, jak gdzieś było w przedszkolu, jak ogólnie, tak, nie tylko wpaść dziecko do widzenia do samochodu, tylko trochę mieć więcej rezerwy czasu, tak? Tak. Może być właśnie, i szczególnie też to jest dobre dla dziecka, nie tylko przecież w Born Van, ale dla dziecka też jest fajnie, że rodzice są mają dobry dialog. Tak, i że ta integracja jest dobra, jeżeli to jest cel, żeby zostać w Norwegii. Dzieci też się dobrze czuły w Norwegii, oczywiście. To wtedy fajnie, jak rodzice są tak. Bardziej... Dziecko zawsze obserwuje z boku, tak? Czyli dziecko też się lepiej czuje, tak? Mówi, że widzi, że jest pozytywna atmosfera dookoła, tak? Tak. Dobrze, no to przejdźmy dalej na temat Born Van. I teraz dużo ludzi od razu jest, muszę mieć adwokata, bo zaraz mi odbiorą dziecko. I teraz twoje propozycje na ten temat. Sytuacja też jest, to nie jest takie proste pytanie, bo to zależy od tego, czego dochodzenie dotyczy, tak? Tam gdzie jest podejrzenie przemocy, to już jest bardziej poważne, są bardziej przypadki poważne, tak? Albo tam, gdzie są jakieś zarzuty, gdzie rodzice absolutnie nie uważają, że to jest jakieś nieporozumienie, tak? To często trzeba wyjaśnić, co jest powodem tej całej sprawy. Albo jeżeli rodzice mieli już trzy rundy bardzo za sobą i czwarta się zaczyna, tak? To zmierza w tym kierunku, tak? Coś trzeba zmienić, coś trzeba ratować, tak? Żeby nie poszło to dalej w kierunku przyjęcia opieki, tak? Barne ma pewnie tak jakby, oni pomagają, ale jeżeli widzą, że ta pomoc nie przynosi rezultatu, to wtedy przechodzi się często na ten drugi stadium, tak? Że rozważają przyjęcie opieki. A to znaczy, że też masz trochę opowiedzieć na przykład na ten temat, że Barne najpierw sprawdza sprawę, kontaktuje się z innymi instytucjami i może albo sprawę henlegie. To znaczy, że ona się jakby zakończy. Można też dostać propozycje różnych typów pomocy. I te ostateczne konsekwencje, gdzie jest sponsor, sponsorowiec, to zabiera dziecko. Na tym etapie to się ma prawo na adwokata za darmo, tak? Tak, to jest są sprawy, gdzie jest użycie trwań, czyli już środków przymusu i tam z automatu się ma prawo do adwokata. No to są już takie już bardziej poważne sprawy. To nie znaczy, że to jest jakby pierwszy tryb Born Van, to nie jest tego kroku, który Born Van najpierw idzie. Nie, to jest ostatni krok, można by powiedzieć, tak? Że to musi być zupełnie konieczne, tak się mówi. Różnie to w tych sprawach jest, to właśnie w urzędach, jeżeli dojdzie do Fylkesnämndy, to tam właśnie i potem sądu, to tam te sądy sprawdzają, czy te warunki są spełnione, tak? I po to się ma adwokata, żeby to właśnie sprawdzić i czy fakty są odpowiednie i czy rzeczywiście było konieczne i czy nie można było innych środków zastosować, tak? Albo jakieś zmiany. Ale ty na tych wcześniejszych etapach, gdzie jest, no teraz mieliśmy na przykład statystyki, no to z 10 spraw w jednym miejscu w Norwegii, z 10 spraw z Polakami, w ciągu roku jedna była w Sojuszu Prawisa, i 9 było henleggelsy. Mhm. Dwoje dostali TILTAK, ale to rodzice się najpierw zgodzili, a reszta nie chciało TILTAK, to znaczy pomocy, to wtedy Barnabas powiedział, nie, no dobrze, to się już nie mieszamy. I tam też były różne klaps, krzyki, różne takie inne problemy, ale były henleggelsy. I na tym etapie wtedy rodzice też się mogą bać. Nawet, że nic może dalej się nie stanie. Czy na tym etapie powinni przynajmniej zadzwonić do adwokata i się spytać o rady? Jeżeli są niepewni, jeżeli się bardzo boją, bo ja mam dużo takich telefonów i takich konsultacji, że rodzina po raz pierwszy będzie w kontakcie z Barnabas i jest przerażona po prostu. Nie są w stanie w ogóle myśleć sobie racjonalnie. Mhm. Więc jest możliwość przygotowania się do tego spotkania, powiedzenia pewnych argumentów, wyjaśnienia, jak to wygląda, tak? A można też skorzystać z pomocy adwokata przy takim spotkaniu, tak? Jeżeli są poważne zarzuty i rodzice się bardzo boją, jak to będzie miało konsekwencje, wtedy niektórzy się decydują na pomoc adwokata już na takim spotkaniu, tak? Bo rodzice zawsze mają prawo do adwokata. Pytanie, kto za to zapłaci, czy sami muszą za to zapłacić, czy jest to pokryte z urzędu, tak? I oczywiście na stadium
dochodzenia nie jest to pokryte z urzędu. Więc rodzice, jeżeli się decydują, to sami za to płacą, tak? Ale czasami, no to właśnie tak jak rozumiem ciebie, bo ty dużo z tym pracujesz, jesteś powiedzmy no, specjalistą z tych spraw, to w niektórych przypadkach, jeżeli się boisz, to lepiej może wziąć ten ekstra telefon i zapłacić za jedną, dwie godziny konsultacji, żeby się czuć pewniej i wzmocnionym w tym spotkaniu, tak? Oczywiście, oczywiście. Oczywiście przy tych dochodzeniach bardzo tego, co czują rodzice, najbardziej się boją, że im dziecko się zabierze, tak? Więc po przedstawieniu sytuacji, tak, sytuacja jest poważna, zgadza się, mówię, ale jeżeli zrobisz to Pana Marna prawdopodobnie będzie zadowolona i sprawa zostanie zamknięta. Czyli jeżeli rodzic coś takiego usłyszy, aha, czyli są jakieś drogi wyjścia, że to mogę zrobić i będzie ok, to od razu im to pomaga i już mam inne nastawienie. Często idziemy na to spotkanie, angażują mnie na to spotkanie, okazuje się, że tak naprawdę nawet aż tyle środków pomocy nie myśli zastosować, że przyjdzie na dwie obserwacje, to i to trzeba zrobić i będzie podsumowanie na koniec, tak? I to też trzeba właśnie pamiętać, że to jest w Norwegii jest tak, że Barnevernie nie może wybrać, czy ma zrobić inne szokierce, czy nie. To jest napisane w kodeksach w Norwegii, że musi, jeżeli dostałoby się miejsce i nie może sobie, nie myślimy, czy myślimy. Znaczy Barnevernie może odstawić do boku też Wysimilis Melding, ale musi rozważyć każdy Wysimilis Melding. Znaczy, no tak, po tygodniu musi tak, rozważyć, tak. I wtedy, jeżeli oni robią tą Unschöpfelse, to nie jest z tego punktu widzenia, że oni się nastawiają, żeby zabrać dziecko, ale żeby sprawdzić, czy jest coś w sytuacji dziecka, gdzie trzeba dalej reagować. I wtedy główne reakcje są sprawdzić, porozmawiać z rodzicami i ewentualnie pomóc rodzinie. Więc ten ostateczny konsultacja jest też najbardziej takie, no naprawdę poważne. Tak, to muszą być poważne zaniedbania w opiece nad dzieckiem, które wpływa na dziecka rozwój i zdrowie, tak? I których nie da się polepszyć przy użyciu środków pomocy, albo że rodzice nie przyswajają do siebie tych środków pomocy, albo ich nie chcą z nich skorzystać, tak? To też jest ważne to, co mówisz teraz, że też może być inna, żeby zamiast mieć tą osobistą czarnicę, to jednak też można temu zapobiec, jeżeli właśnie pokażesz, że chcesz zmienić, że jest rada na zmianę, tak? Dokładnie. Barnevernie może, bo są środki pomocy, można zastosować w chwili, czyli że Barnevernie na to zaproponuje, rodzice powiedzą tak, bierzemy to, zaczynamy, róbcie plan i my na to mówimy tak. Albo też Barnevernie ma taką możliwość, żeby wysłać sprawę do Fylkeslandy i przymusić rodziców do przyjęcia środków pomocy. To na przykład może być miejsce w przedszkolu, to może być jakiś tam avlastningsjem, czyli odciążenie rodziców. Jeżeli jest mama, która ma czwórkę dzieci i sama nad tym wszystkim nie wyrabia, ma za dużo obowiązków, ale jednak chce tak czy inaczej sama wszystko, a wiadomo, że ciężko jej będzie, jeśli do pracy chodzi. Czyli Barnevernie uważa, że w tej sytuacji to ci jest potrzebne. A tak jak na ten temat mówisz, to tak pamiętam, jak miałam moją mamą, jeszcze miała rok, ja byłam strasznie zmęczona i byłam w Helsestation, to nie jest Barnevernie, w Helsestation. Mówię, że jesteś strasznie zmęczona i oni od razu, a chcesz może taki, ktoś chce ci pomoże trochę przypilnować dziecko, no to ja oczywiście powiedziałam nie, bo czułam, że trochę głupio jedno dziecko, mam męża, a ona miała kolkę, to się mówi? Kolik, no. Kolik. I bardzo dużo płakała, nie mieliśmy tutaj rodziny, żeby nam pomóc obok. I głupio się czułam powiedzieć tak na taką pomoc. I myślę, że dużo ludzi tak myśli, ale że może trzeba też pomyśleć, że są, jeżeli czujesz, że jest ciężko, że są też miejsca, gdzie można dostać pomoc, żeby właśnie też Barnevernie nie musiało reagować, bo widać, że szukasz rozwiązań. Jest to... Dokładnie. Najważniejsze, ja pamiętam, jak to teraz powiedziałeś, że ja mam dwójkę dzieci, dwójka moich dzieci też miało kolkę. Ja pamiętam się wtedy prawie, że się chodzi po ścianach, tak? No. Ale bardzo fajne jest to, że możesz pójść do Helsestation i porozmawiać, że słuchaj, tak jest, czy to jest normalne, czy mogę coś zrobić, co może pomóc, może jakiś chiropraktor, może jakiś zmienić mleko, może to i to, tamto. Oni naprawdę
to dla nich jest miłe, że ktoś się nawet zwraca z takim zapytaniem, że tam może dostać jakąś pomoc, tak? Tak. I oni naprawdę wtedy też chcą pomóc i wtedy też nie siedzisz z tym sama i potem, jeżeli siedzisz z tym sama, to może jesteś w iluś latach gorszym rodzicem i potrzebujesz pomocy innej niż temu zapobiec wcześniej i wtedy jesteś we wszystkich papierach, była tutaj, pytała się o pomoc, chciała, dostała rady, no, nie wiem jak to działa, ale... Z czasem to też widać po rodzicach, że są przemęczeni i że odbija się na czymś, może być nawet w ten sposób, że zaczyna być kłótnia albo że no, człowiek jest kłębkiem nerwów. Tak. A to dziecko też to odczuwa, tak? Tak. No, no dziękuję, bardzo fajnie. Myślę, że dużo tu jest właśnie takich no, sensownych słów od nas. Mam nadzieję. No, miejmy nadzieję. I teraz trochę już o tym mówiłaś, żeby to było takie bardzo na czarno-biało. Czy można narzucić TikTok? Czy Barnabas może narzucić rodzicu TikTok? I co jest jakby to główne, te TikTok i czy one są narzucane, czy nie? W większości są, w 90% przypadków to są TikToki, które Barnabas proponuje i które rodzice też uważają, że to są dobre TikToki, tak? I wyrażają na to zgodę, bo nawet jak nie wiedzą jeszcze, czy są dobre, czy niedobre, to jest taka propozycja i tak naprawdę rodzice myślą, no tak, no chyba to będzie dobra propozycja, tak idziemy tą drogą, tak? Czy jakieś zachowania u dziecka, które są niewyjaśnione, można na przykład dziecko wtedy skierować do instytucji Ungdoms Poliklinik, gdzie tam zostanie dziecko obserwowane i są próbują to zdiagnozować, tak? Czy jakiś inny środek pomocy, jest masa środków pomocy, rodzice, ośrodki pomocy, które mogą zmienić rodziców podejście do dziecka, różnego rodzaju violentingi, kuskusz, czy ICDP, czy... To są kursy takie rodzinne, gdzie się... Tak, to są takie kursy, wszędzie w Norwegii Barnevernet ma dostęp do takich kursów i może rodziców zalecić im coś takiego. Bardzo często Barnevernet ma u siebie ludzi wyszkolonych do personel, który ma takie kompetencje, albo jakiś, może zaangażować jakąś prywatną firmę, która ma takie kursy prowadzi, tak? Albo skierować na kwestię staczną, się odbywają też różne kursy. To są za darmo? Tak, to są wszystkie środki, które Barnevernet ma do zaproponowania, to są wszystko, jest państwo pokryje, tak? I później Barnevernet często dostaje raport z tego, jak to funkcjonuje tak naprawdę z tego rodzicami, czy to coś wniosło. I zawsze pyta rodziców, co uważasz, tak? I teraz to może tak brzmieć, że tak, no to polski rodzic musi teraz iść na jakieś ICDP, uczyć się jak być z swoją rodziną, swoimi dziećmi. I to może tak może brzmieć tak, a co, ja jestem Polak gorszym rodzicem? Ale to chyba raczej nie jest tak, to jest dla wszystkich, co mają dzieci w Norwegii, propozycja. I to nie jest koniecznie nic negatywne wobec niektórych obcokrajowców ani w ten sposób, tylko to są po prostu TikTok, którzy każdy, co ma spotkanie z Barnevernet, może dostać propozycję o takie coś. Tak, Barnevernet dopasowuje te TikToki do sytuacji w rodzinie, tak? Te TikToki są takie same dla wszystkich, tak? Czy to są norwescy, czy polscy rodzice, czyli to są te same TikToki, tak? Więc to są takie ogólne środki pomocy i ogólnie się mówi, że te środki pomocy każdemu by się tak naprawdę przydały, tak? Nawet dostaniesz je akurat wtedy, bo u ciebie zaobserwowano to i to, tak? I dostaniesz je i myślisz, że to jest za karę, że musisz, tak? Ale tak naprawdę nawet ludzie, którzy pracują w Barnevernet i mówią, że te niektóre z tych kursów są naprawdę wspaniałe i że naprawdę szkoda, że nikt wcześniej o tym nie powiedział, albo tak, jak już tak, wcześniej nie zaznajomili się z tą metodą, tak? A teraz takie jest może bardziej spojrzenie, że w Norwegii rodzina też jest jakby szkoła, przedszkole i społeczeństwo dookoła, a w Polsce może jest bardziej tak. Rodzina to jesteśmy my, musimy sami sobie poradzić i nikt nie będzie interweniował w to, co my robimy. My sobie sami damy radę.
Masz coś na ten temat mądrego do powiedzenia? Niektórzy mówią, że przyjeżdżając do Norwegii, to powinien wisieć plakat na lotnisku, że dzieci nie są twoje, tylko dzieci są państwa. Tak, bo w Polsce to jest tak bardziej tak, że to jest prywatność, to jest rodzina i że to my o tym decydujemy w naszej rodzinie, tak? Nasza ogólnie w Norwegii postawa jest, że też tak jest, tak? Dopóki jest wszystko jest dobrze, tak? A jeżeli jest niedobrze, no to po to jest planowane, żeby może coś ulepszyć, sprawdzić albo czemuś zapobiec, tak? Więc nie uważam, żeby to było aż tak negatywne, że oczywiście to nie jest tak, że państwo ma decydować o naszych dzieciach, ale jeżeli to ma być w dobrej intencji, to możemy pójść na takie kompromisy, tak? No, bo w Polsce też jest barnevern i może w mniejszym stopniu się miesza, powiedzmy, ale tam też chyba te same procenty są. Jeżeli jest omsorgsovertagelse, to w tym samym stopniu, bo to już są naprawdę poważniejsze przypadki. I też można mieć jakby różne spojrzenie, kiedy ma ktoś się mieszać w moje sprawy i że łatwiej zaakceptować może dla Norwega, że ktoś się miesza, niż dla Polaka. Ja myślę, że może nie, dla mnie też by było bardziej ciężko, myślę. Ale że ta instytucja jest w Norwegii i zawsze będzie i że trzeba jakoś pomyśleć na ten temat, że no dobrze, my trochę inaczej myślimy w naszej rodzinie, ale też z góry nie trzeba się bać, bo oni nie będą się też mieszać, tylko żeby się mieszać. Najpierw coś musi się stać. No to pan, też w Polsce i w Norwegii są troszeczkę inne standardy, tak? Więc jak żyjesz tutaj, to musisz się dopasować do tego, jak jest, że to nie jest okej podnosić głos na dziecko do tego stopnia, żeby dziecko drżało. Ale też trzeba powiedzieć, że bo to też są takie różne kulturalne pojęcia, to też jest własny w ogóle temat na takim seminarium, to jest że te kulturowe różnice może są bardziej, że Norwik jest bardziej skryty, bardziej taki spokojny, nie lubi pokazać emocji, a Polak może pokazuje więcej emocji. Ale to nie znaczy, że nikt nie krzyczy na swoich dzieci, tylko że jeden krzyczy w domu, a drugi krzyczy w sklepie. Dokładnie. Ale obydwoje krzyczą, ale mają inny sposób przekazywania, tak? I że trzeba też być temu świadomym, że ja myślę, że rodzice nie są tacy różni, czy mieszkają w Polsce, czy w Norwegii. Mogą być większe różnice, czy mieszkasz w dużym mieście, czy masz inne wykształcenie. Takie są może większe różnice. I że na przykład niektórzy mówią właśnie, że w Norwegii nie muszą dzieci mieć dobrych stopni, nie wraca się na to uwagi tak w takim dużym stopniu, bo dzieci mają się bawić. A jednak studia mówią, że w Norwegii bardzo dzieci są zestresowane, bo i muszą mieć dobre stopnie, i muszą chodzić na 4-5 różnych aktywitetów po szkole. Więc myślę, że też są tylko inne typy stresów i inaczej ta presja na te dzieci może się wykazuje, ale że myślę, że nie są takie duże jednak różnice może może jako rodzic inaczej podchodzę, ale jednak to dziecko i tak ma presję, czy to ode mnie, czy od szkoły, czy od mediów, to te dzieci i tak odczuwają to w ten sam sposób może. Ale to już jest inne seminarium, tak? Tak. Dobrze. I teraz niektóre pytania tutaj są bardzo ciekawe dla bardzo dużo ludzi. Czy może barnevern przychodzić na niezapowiedziane wizyty? Barnevern nie robi tego z zasady. Na pierwszym spotkaniu z barnevernem przedstawiany jest często plan, że na przykład w takiej dacie i takiej dacie, w tej dacie chcemy umówić się na rozmowę z mamą, a w tamtej dacie umówimy się na rozmowę z tatą, a tego dnia przyjdziemy na obserwację do was do domu, a tego dnia zakończymy obserwację, zakończymy całe dochodzenie, tak, i podsumujemy. Zazwyczaj to ma jakieś ramy i oni trzymają się, mają swoje grafiki i to wpisują w swoje grafiki i chcą też mieć przewidywalność, ale też mogą zaoferować faktycznie rodzicom, albo często rodzice oferują, że my nie mamy nic do ukrycia, możecie przyjść, kiedy wam pasuje, tak? Jak barnevern ma inne doświadczenie, myślę, jak barnevern to słyszy, to tak naprawdę bardzo miło, ale dziękujemy. Ale to jest Musiał się umówić. Więc nie jest to normą, ale czasami jest taka potrzeba i faktycznie rodzice wyrażają na to zgodę i
I tak się to odbywa, tak? I takie inne też pytanie. I przeważnie to jest tak, ja słyszałam, że mój sąsiad to przeżył, ale nigdy nie słyszałam, żeby ktoś mi to tak bezpośrednio powiedział. Czy może nagle policja przyjechać do szkoły albo do domu i zabrać nam dziecko? Tak, zdarzają się takie sytuacje, ale to są sytuacje poważne. Musi być poważna podłoże co do tego. Sytuacja na przykład, jeżeli jest podejrzenie przemocy. Ale przemoc to jest klaps, czy to jest już naprawdę, że... To może być klaps, to może być, to regularne musiało być te klapsy, nie to, że jeden klaps, tak? Chociaż są też sprawy, gdzie jeden klaps wystarczy, żeby dziecko zabrać na przesłuchanie, tak? I wtedy pojawia się policja i zabiera dziecko tak nagle, tak? Ogólnie to tak nie dzieje się nagle, ale dla rodziców to wygląda nagle, bo rodzice nie mają pojęcia na ten temat, co się dzieje. Bo banowane wówczas, jeżeli to jest podejrzenie, że rodzice używają przemocy co do dziecka, to jest postępowanie bardziej tajne wtedy, tak? To są jedyne przypadki, kiedy banowane może działać sobie bez wiedzy rodziców. Mhm. To albo podejrzenie jakieś seksualne, to już poważne przypadki, tak? I wtedy wiadomo, żeby nie było wpływu na to, co dziecko powie, no to wtedy się nagle dziecko bierze na takie przesłuchanie. Oczywiście to przesłuchanie jest wiele tygodni wcześniej planowane, bo to jest już większa afera policyjna i tam jest wiele aktorów, adwokatów i uczestniczy w tym. I to dziecko jest zabierane do takiego miejsca, walnych, jak to się nazywa, gdzie jest nagrywane przesłuchanie dziecka, gdzie policjant albo pani policjantka ubrana totalnie w cywilu przeprowadza rozmowę z dzieckiem, zadaje dziecku pytania na ten temat, co dziecko wcześniej powiedziało na przykład w szkole albo żeby po prostu zabezpieczyć dowody. I to jest taki pokoik z dwoma fotelami i stolikiem pomiędzy, gdzie dziecko jest przywożone, często z boku ma koło siebie nauczycielka albo kogoś zaufanego, ale nie rodzica. Więc nie jest samo dziecko? Nie, zazwyczaj nie jest samo. Ktoś towarzyszy temu dziecku. Oczywiście wszystko jest z zachowaniem tajemnic, rodzice nic o tym nie wiedzą. I się wyjaśnia ten przypadek, zadawano są pytania, czy jak było, czy rodzice ci coś robią, tak? Mhm. Ale to wtedy są, tak jak mówisz, parę tygodni wcześniej już jest to planowane, to znaczy, że już są dochodzenia robione przez na przykład rozmowy w szkole, w przedszkolu i tak dalej, czy... Na początku, jak to wyjdzie, to Barnowalne to gromadzi wszystko, tak? Ale wiadomo, że to nie, jeżeli to chodzi o przemoc, to Barnowalne nie jest dochodzeniowym, tak? To takie sprawy przekazuje się w ręce policji. Barnowane wtedy funkcjonuje, pracuje ściśle w współpracy z policją i to policja wtedy przyjmuje pałeczkę i dochodzą do tego, co się wydarzyło. I to są specjalne oddziały policyjne, które właśnie zajmują się przemocą w rodzinie i organizacją takich przesłuchań, tak? To jest... wiele osób trzeba w to zaangażować, to musi być wszystko dopięte na ostatni guzik. Godzina, na którą dziecko będzie wiezione, to będzie towarzyszył tłumacze. Wszystko musi to pasować, tak? A na takim etapie, czy wtedy rodzic ma prawo na adwokata? Jak już... Tak, jeżeli chodzi o przemoc, to wtedy już jest sprawa poważna i rodzic często ma możliwość skorzystania z pomocy adwokata. Tak, jeżeli zostanie, tak jak to się mówi, siktet, tak? Czyli jest konkretne podejrzenie, co do i że będą podejmowane kroki dochodzeniowe co do rodziców, tak? Bo bardzo często jest tak, że jednocześnie dziecko jest zabrane na te przesłuchanie, to policja zatrzymuje rodziców i jednocześnie rodzice są wzywani albo zatrzymani, albo wezwani do komisariatu na złożenie zeznań, tak? I to się dzieje jednocześnie i wtedy policja dostaje telefon z tego domu przesłuchań dziecka, że dziecko powiedziało to i to. Możesz coś komentować. I twoje doświadczenie, no bo można mówić pozytywne rzeczy o Barnwarn, można mówić negatywne, można mówić pozytywne rzeczy o rodzicach i negatywne, no nie? Rzadko rzeczy są czarne i białe, ale teraz z twojego punktu widzenia, z twojego doświadczenia, teraz jakie typowe błędy robią Barnwarn i jak można pomóc na przykład polskiej rodzinie, hontere, nie wiem co to jest po polsku, hontere, żeby to było jak najlepiej dla tej rodziny. Jeżeli są właśnie jakieś nieporozumienia kulturalne,
nieporozumienia, bo dziecko coś źle powiedziało, na przykład mi mówiono, że Barnevernie przyszło, bo dziecko nie mogło siedzieć na tapie przez weekend. A przede wszystkim najtrudniejsze, jak zawsze mówię, są te sprawy, gdzie jest jakieś wytłumaczenie medyczne, tak? Gdzie jeszcze nie ma diagnozy, ale dziecka sposób bycia i funkcjonowania ma inne wytłumaczenia niż opieka, tak? I zrozumienie, co jest co, czy to jest dziecko zachowanie, które odbiega od normy, jest spowodowane opieką rodziców, czy to jest zupełnie co innego, czy to jest dziecka sytuacja zdrowotna, tak? I dziecko jeszcze na tym etapie badania jest niezdiagnozowane, więc Barnevernie pyta, a dziecko jakąś diagnozę nie ma, tak? Aha, czyli wszystko normalne, to czyli rodziców najpierw przeszukamy, tak? A często tak naprawdę dziecko jest jeszcze małe, jeszcze nie jest to wszystko nie jest jeszcze zapisane, te dziecko zachowania, to wszystko się dopiero rejestruje. I często rodzice też są dobrym źródłem informacji, mówią, że wiesz, mamy podejrzenie, że może trzeba by było z psychologiem dobadać tą sytuację, tak? I to skierować dziecko do specjalistów, żeby to najpierw wykluczyć, czy nie jest to jakaś diagnoza, tak? I to wtedy ta jest jakby jedna grupa, gdzie może być właśnie ten błąd taki, że... No możesz być najlepszym rodzicem i tego nie naprawisz, tak? Ale to wtedy, czy Barnevernie jest otwarty na to, żeby zrobić te wszystkie badania, czy wtedy właśnie powinna ta rodzina mieć adwokata, który powie, no słuchaj, ten rodzic mówi, że to nie jest tak, tylko że może moje dziecko jest chore. Znaczy Barnevernie ogólnie sam nie decyduje, jest jeszcze szereg innych tych zdrowotnych instytucji, jest od tego fast legis. Rodzice mogą rozmawiać z fast legiem, przełożyć na sytuację fast legiem, no faktycznie, to dziecko trzeba dobadać, tak? Może dziecko fast legiem też skierować na życzenie rodziców, więc Barnevernie nie jest to... Często Barnevernie właśnie nie widzi problemu i wtedy mówi, dobra, uderzamy do fast legu, porozmawiać z fast legiem, przedłużymy sytuację i fast legiem może skierować, tak? Ale to znaczy, że na przykład, bo teraz oni już Barnevernie się mieszało i myślą, że jest jakaś przemoc, a dziecko jest na przykład chore. I wtedy jak rodzice mówią, nie ma przemocy w domu, ale moje dziecko jest chore i jakąś może ma diagnozę, że się ciągle przewala, powiedzmy. Ja nie znam medycznych takich chorób, ale czy wtedy Barnevernie jest otwarty na taki inny... Inspin? Tak, czy... Ja zawsze mówię, że te środki pomocy nie kończą się i nie zaczynają na Barnevernie. Oczywiście rodzice, a jeszcze polscy rodzice mają masę środków pomocy, z których prywatnie mogą sobie skorzystać, mogą sobie prywatnie znaleźć psychologa, mogą pojechać do Polski dziecko dobadać. Jest masę przypadków dzieci z autyzmem, gdzie ten autyzm nie został nawet zdiagnozowany. Przyjeżdża matka, pojechała do Polski, zbadała w ciągu 2 tygodni i wyszło na to, że oczywiście to jest autyzm, tak? Jest obszerny raport na ten temat, który jest bez wątpliwości. Tłumaczy to i przedstawia to bardzo proszę w Norwegii. W Norwegii zajmuje to krótki czas, kiedy to później już też zatwierdzają i to wchodzi w system i wtedy dziecko ma prawo do wszystkich tych środków pomocy, których może by się nie doczekało, jakby to tak naprawdę szło inaczej. Więc są różne alternatywy, zawsze trzeba rozważyć, zawsze są jakieś rozwiązania. A twoje doświadczenie w takim razie, niektóre przypadki są medyczne, ale na pewno też Barnevernie reaguje w dużych przypadkach, gdzie jest jednak niedobrze w domu. I to też właśnie może wypaść, że rodzice na przykład, jeżeli tak nie jest, że to jest coś nie tak z dzieckiem, bo bardzo często jest przemoc w domu albo coś jest, a rodzice mówią, nie, to jest coś nie tak z dzieckiem, my dziecko weźmiemy do psychologa. To jest niemiło widziane, bo... To jest tak jakby zrzucanie winy na dziecko i że dziecko trzeba reperować, a nie rodziców zachowanie, tak? I to wtedy, jeżeli ty jesteś w tych sprawach, to jak radzić rodzicom, żeby tutaj... No, przecież celem jest, żeby to dziecko nadal mogło powrócić do swojej rodziny i być swoją rodziną i żeby dalej kontynuować. Rodzice sami mogą zaczerpnąć pomocy psychologa i też dowiedzieć się, co mogą zrobić, żeby sami siebie tak ulepszyć jako rodziców, tak? Bo nad tym zawsze mają kontrolę, to mogą zmienić, jeżeli to jest do zmiany. A reszta to już jest trzeba w inny sposób, tak? Inne środki pomocy, ale to, co zawsze mogą zmienić, mają kontrolę nad tym, to są swoje własne zachowania, tak? A
A teraz niedługo będziemy kończyć. I teraz jeszcze takie mam pytanie, czy jest twoje doświadczenie, że jeżeli się jest obcokrajowcy w spotkaniu z Bornemann, czy wtedy oczywiście to jest też nie u wszystkich, ale czy jest taka szansa, że się można czuć i być faktycznie też bardziej dyskryminowanym? Że Bornemann szybciej myśli, że ty jako obcokrajowiec zrobiłeś to, co dziecko mówi, niż jeżeli dziecko powie na Norwega, na swojego rodzica Norwega tą samą historię. Jeżeli rozumiesz, o co chodzi. Ja wiem, o co chodzi, ale sposób wyjścia z tej sytuacji jest taki sam dla wszystkich tak naprawdę, że tak czy inaczej, jak już to zaistniało, to nie pomoże ci to zaprzeczyć, musisz po prostu coś z tym zrobić, tak? Mhm. Więc sposób, jak ty odniesiesz się do tej sytuacji, będzie decydujące, co dalej się wydarzy, tak? Mhm. Nawet tak, jeżeli to jest tak, że Bornemann myślała, Polacy biją, tak, to używają przemocy, to jak już jesteś w tej sytuacji, no to nie możesz, albo wy mnie dyskryminujecie, to nie jest żaden sposób wyjścia, tak? Nie. Ale nie, tak, to ja się zgadzam też, ale ja myślałam bardziej na ten temat, jeżeli moje dziecko powie, a moja mama nie daje mi patrzeć na taba, no to wtedy szkoła albo Bornemann myśli, ona jest dobra mama, ale jeżeli polskie dzieci powie, a moja mama nie da mi oglądać taba, no to od razu, a nie, bo są biedni, bo nie dają dziecku to, co potrzebuje. Czy jest jakaś taka perspektywa dyskryminująca już na to pierwsze? Ja obserwując moje sprawy, nie widzę tego. Ja uważam, że jest fair. Okej, dobrze. Że jest fair, że nie ma czego się bać, a jeżeli jest tak, to trzeba też zareagować, bo są pewne normy rodzicielskie, których nie ma powodu podważać, tak? Bo to jest jednak, rodzic ma pełny autorytet sterować tym swoim dzieckiem, czy ci da pada, czy nie da, tak? To o tym Bornemann nie decyduje. No nie. Ani szkoła. No nie. Więc zostaje, ten duży margines jest dla rodzica, tak? I to nie jest tak, że się go podważa, bo ty jesteś Polakiem, tak? No. I to chyba, że dziecko jest bardzo, bardzo, to jest bardzo wyraźne w szkole, że dziecko jest tak smutne i ogólnie, że trzeba się na tym zastanowić, dlaczego jest tak smutne, tak? I to może być, że na przykład, no bo rodzice nie mają pieniędzy na to wszystko, co inne dzieci mają, ale to też nie jest wtedy, że rodzic jest zły, też trzeba to pamiętać, ale że może właśnie finansowo można pomóc, żeby to dziecko na przykład dostało pieniądze, żeby jechać na szkolną wycieczkę na przykład. Ale to nie jest już, że Bornemann przychodzi, bo jesteś złym rodzicem. Nie, absolutnie. Takich spraw w ogóle nie ma prawie, że? No, nie mają czasu na dobrych rodziców. Mają bardziej poważne przypadki niż tego typu przypadki. Tak. To jest przypadek, nie przypadek. No, tak. No ale ludzie się boją i trzeba właśnie, myślę, w tym Bornemann Special też uświadomić, że właśnie ma się dużą wolność jako rodzic, żeby postanowić, na co chcę użyć pieniądze, na co chcę użyć mój czas. I że Bornemann cały czas ma ten dziecko w centrum. I że po prostu oni nie szukają ciebie, ale jeżeli już coś dostają, jakieś myśli, mailing albo zawiadomienie, to muszą sprawdzić i wtedy się właśnie tak należy z otwartym nastawieniem i spotkać pokazać się. Tak, zgadzam się z tym. Omówiłyśmy najważniejsze sprawy? Myślę, że tak. Na pewno zawsze jest tysiąc pytań dookoła, tak? I te pytania, dopóki sprawy Bornemann będą do płyty, będą pytania, tak? No bo chciałyśmy dzisiaj przedstawić takie typowe tematy i typowe reguły i mam nadzieję, że to jest interesujące i że Państwo trochę nauczyliście i o regułach, i o systemie, i o może troszeczkę o norweskiej kulturze. Mam nadzieję, że będziemy kontynuować seminaria na te tematy, bo one są bardzo ciekawe i dziękujemy bardzo pani adwokat Skalry, naszego eksperta i życzymy miłego dnia. Nawzajem, dziękuję. Dziękuję.